Witam Państwa serdecznie. Dzisiejsze spotkanie chciałbym poświęcić twórczości wybitnego socjologa niemieckiego Niklasa Luhmanna, którego nazwisko kojarzone jest dzisiaj z jedną z najbardziej ambitnych teorii socjologicznych, jakie powstały w XX wieku. Teoria ta pozostaje nadal niezwykle wpływowa, choć zapewne nie tak wpływowa jak niektóre inne omawiane przeze mnie wcześniej koncepcje. Nie dorównuje pod tym względem, zwłaszcza jeśli chodzi o oddziaływanie w Stanach Zjednoczonych, interakcjonizmowi symbolicznemu, teorii konfliktu, marksizmowi czy fenomenologii. Ale posiada ogromny potencjał. Luhmann napisał bardzo wiele książek, które są znane także w języku, dostępne także w języku angielskim, ale nie oddziałują tak silnie w świecie anglojęzycznym jak dzieła Jurgena Habermasa. Mimo to, moim zdaniem, twórczość Luhmanna jest dużo bardziej interesująca. Oprócz bardzo dobrze dopracowanej, oryginalnej, ogólnej teorii, którą Luhmann przedstawił w zarysie w swojej książce pod tytułem Sociale Systeme, a więc systemy społeczne, jest on również autorem wielu bardziej szczegółowych koncepcji, autorem wielu interesujących spostrzeżeń, które przedstawił w bardzo wielu innych pracach, także często niezwykle obszernych, dotyczących najróżniejszych dziedzin życia społecznego. Luhmann jest autorem nieoczywistym. Czytając jego pracę, można zacząć dostrzegać pewne analogie, paralele pomiędzy pozornie niezwiązanymi ze sobą dziedzinami życia społecznego. Widać w jego pracach duży dystans do rzeczywistości, dzięki temu dystansowi umiejętność tworzenia abstrakcyjnej teorii, która dzięki właśnie swojej abstrakcyjności, dzięki owemu dystansowi wobec rzeczywistości jest w stanie tłumaczyć zjawiska i opisywać przede wszystkim zjawiska, które wydają się trudno uchwytne, czy wręcz niezauważalne dla innych teorii. Zapewne wielu z Państwa, zaczynając lekturę Luhmanna, może mieć pewien problem. Problem, który wynika z pewnej hermetyczności języka, którym ten autor się posługuje. Może się na początku wydawać, że lektura jego dzieł to koszmar. W istocie jednak jest zupełnie inaczej. Jeśli już zapoznamy się z jego słownikiem socjologicznym, jeśli przyzwyczaimy się do specyficznego sposobu, w jaki Luhmann formułuje swoje myśli, okaże się, że uzyskamy dostęp do rzeczywistości społecznej, która dla innych teorii jest właściwie nieosiągalna, niewidoczna. Co więcej, w moim przekonaniu teoria Luhmanna odpowiada na wiele wyzwań współczesności, które dla innych teorii są niewidoczne, niemożliwe do nawet sformułowania. Luhmann pokazuje także znakomicie specyfikę świata nowoczesnego i to, w jaki sposób teoria socjologiczna musi się przestawić, także w sensie werbalnym, w sensie konceptualnym, aby tę specyfikę uchwycić, aby uczynić zadość tym wyzwaniom narastającym świata współczesnego, wobec których tradycyjne teorie filozoficzne, etyczne, ekonomiczne, a także socjologiczne nie dorastają. W szczególności takim istotnym zwrotem, który moim zdaniem dokonał się w twórczości Luhmanna i którego Luhmann dokonał w sposób konsekwentny, najbardziej konsekwentny spośród teoretyków socjologii XX wieku, był zwrot indeterministyczny. O ile teorie socjologiczne XIX, XX wieku w dużej mierze traktowały rzeczywistość społeczną deterministycznie, a więc jako zdeterminowaną przez określone struktury, czasami struktury wręcz niespołeczne, ekonomiczne, czy też określone mechanizmy społeczne. Z kolei zachowanie jednostek traktowały jako zdeterminowane przez społeczeństwo, albo właśnie jako niezdeterminowane przez społeczeństwo, przez co jednak pojęcie społeczeństwa
stawało się rozmyte. Trudno było uchwycić, czym społeczeństwo właściwie jest i czy istnieje cokolwiek trwałego, stabilnego, co można by społeczeństwem nazwać. O tyle twórczość Lumana pokazuje, że zarówno działanie indywidualne, jak i to, co dzieje się w społeczeństwie, jest w swej istocie niedeterministyczne. Że społeczeństwo to rodzaj chaosu, można by powiedzieć, w którym ludzie starają się odnaleźć pewien porządek, w którym starają się zaprowadzić pewien porządek, komunikując się ze sobą, i właśnie te próby tworzenia porządku w chaosie są podstawą struktury społecznej, podstawą specyficznych mechanizmów tworzenia się społeczeństwa jako emergentnego, można powiedzieć, w tym sensie niezależnego od jednostek, przynajmniej od poszczególnych jednostek bytu. Ta indeterministyczna warstwa twórczości Lumana wydaje mi się niezwykle ważna. Wydaje mi się jedną z najbardziej oryginalnych idei, jakie powstały w socjologii dwudziestowiecznej. Ale Luman dokonał też szeregu innych zwrotów. W szczególności jego myśl jest konsekwentnie funkcjonalistyczna. Poprzez wyraźne oddzielenie teorii socjologicznej od psychologii, potraktowanie socjologii jako nauki o komunikacji, a nie o człowieku, Luman w gruncie rzeczy także pozostawił człowiekowi dużo większą sferę wolności, chciałoby się powiedzieć. Natomiast socjologii pozwolił się skupić na tym, co jest najistotniejsze dla społeczeństwa nowoczesnego, a więc na złożoności komunikacji międzyludzkiej, na tym, jak komunikacje zazębiają się ze sobą wzajemnie i w jaki sposób tworzą, można powiedzieć, odrębną rzeczywistość, czy wręcz wiele odrębnych rzeczywistości, które w jakiś sposób próbują radzić sobie ze sobą samymi, ze sobą wzajemnie oraz z całym społeczeństwem i z wyzwaniami, jakie przed społeczeństwem stoją. Tutaj oczywiście mówię bardzo ogólnie o głównych cechach teorii Lumana, ale warto przyjrzeć się bliżej kategoriom, którymi Luman się posługuje. To, o czym mówiłem na początku, a więc, że Luman podchodzi z dużym dystansem do rzeczywistości społecznej, związane było w dużej mierze oczywiście z jego doświadczeniami biograficznymi, z tym, że już w swoim domu rodzinnym w czasach nazizmu nabierał dystansu do reżimu politycznego ze względu na to, że jego rodzice byli bardzo negatywnie ustosunkowani do władzy hitlerowskiej i nazistów. Następnie także miał pod koniec wojny niedobre doświadczenia związane z tym, że był przez krótki czas więźniem w obozie amerykańskim dla jeńców wojennych, niemieckich jeńców wojennych. Tam także doświadczył przemocy, w związku z czym nabrał, tak mi się wydaje, co sam zresztą przyznawał w wywiadzie, pewnego dystansu do rzeczywistości politycznej. Dlatego, że rzeczywistość ta rządzi się jakimiś regułami etycznymi. Uważał, że potrzebna jest teoria społeczna, która będzie potrafiła wyjaśnić ów chaos, niezrozumiałość życia społecznego w bardziej abstrakcyjnych kategoriach. Będzie w jakiś sposób wprowadzała pewny punkt oparcia w owym świecie, w którym przede wszystkim króluje niepewność i brak reguł. Często zwraca się uwagę na ten dystans charakterystyczny dla Lumana, ale także poszukuje się, tak czynią jego biografowie, pewnych źródeł jego podejścia do społeczeństwa. Poszukuje się mianowicie źródeł nie tylko biograficznych, ale także filozoficznych, socjologicznych. On sam wskazał zresztą, co było dla niego główną inspiracją. Po pierwsze, inspiracją taką była teoria prawa, ponieważ w latach 1946-1948
1949 studiował prawo, fascynował się zwłaszcza prawem rzymskim, tym jak spontanicznie powstawały pojęcia, które odpowiadały na pewne potrzeby społeczne, jak kształtował się język prawny, konstrukcje pojęciowe, które miały umożliwić łatwiejszą komunikację o zmieniającym się otoczeniu społecznym prawa. Innymi słowy, wyodrębniał się pewien system prawa, nie rozumiany tylko jako tekst prawny, ale rozumiany jako system społeczny. To była pierwsza ważna inspiracja dla Luhmanna. Druga inspiracja płynęła z jego doświadczeń związanych z pracą urzędniczą. Przez pewien okres, jeszcze przed podjęciem kariery akademickiej, którą podjął zresztą dosyć późno, Luhmann pracował jako urzędnik w Ministerstwie Edukacji Dolnej Saksonii, Kultusministerium. Tam w dużej mierze zajmował się podejmowaniem decyzji, które miały też wymiar polityczny i interesowało go to, w jaki sposób podejmowane są decyzje w organach administracji, w jaki sposób administracja musi dokonywać selekcji istotnych punktów widzenia, aby podejmować decyzje racjonalne z punktu widzenia samego systemu administracyjnego. Innymi słowy, Luhmann zapoznał się z pewną logiką działania biurokracji i starał się zrozumieć logikę wszelkich organizacji, nie tylko biurokratycznych. To, że zwrócił uwagę na to, że są one w dużej mierze nastawione w swoich decyzjach, w swoich działaniach na własne potrzeby, na odtwarzanie pewnych własnych schematów. I to było pewną istotną inspiracją dla jego, właśnie te studia nad administracją, istotną inspiracją dla jego teorii socjologicznej. Wreszcie kolejne ważne źródło inspiracji to fenomenologia Edmunda Husserla, którą interesował się jeszcze jako student. Zwłaszcza zafascynowała książka o kryzysie nauk europejskich. Studiował we Freiburgu, a więc w mieście, w którym aktywny był także Husserl, w którym żywa była tradycja jego myśli. Ale w gruncie rzeczy na książkę o kryzysie nauk europejskich natknął się przypadkowo. Była to jednak jedna z najważniejszych książek dla Luhmanna. Starał się zrozumieć, właśnie czytając Husserla, w jaki sposób ludzie poznają rzeczywistość i jak poznając rzeczywistość współtworzą ją. Uważał, że poznawanie rzeczywistości jest procesem aktywnym, nie jest tylko biernym przyswajaniem tego, co do nas dociera. Poznając rzeczywistość, jesteśmy selektywni, wybieramy to, co dla nas istotne i tworzymy sobie pewien obraz rzeczywistości. Myśl Luhmanna jest więc głęboko konstruktywistyczna. Ten konstruktywistyczny element, który odnaleźć można w twórczości Husserla, był dla Luhmanna bardzo ważny. Jednocześnie odrzucił on coś, co się nazywa transcendentalizmem Husserla, a więc oparcie całej filozofii w idei podmiotu. Mówię w pewnym uproszczeniu, ale myślę, że to jest właśnie istotne dla zrozumienia dalszego przebiegu kariery Luhmanna. Wreszcie ostatnia inspiracja wiązała się z jego wyjazdem na stypendium na Uniwersytet Harvarda i związana była z twórczością Talcota Parsonsa. Luhmann bardzo zainteresował się Parsonsem, jego teorią socjologiczną i podzielał jedną z najważniejszych ambicji Parsonsa w swojej dalszej karierze, mianowicie ambicje stworzenia ogólnej teorii socjologicznej. Teorii, która na abstrakcyjnym poziomie odnosiłaby się do wszystkich zjawisk społecznych, tych z przeszłości i tych współczesnych, tych, które związane są z życiem rodzinnym i tych, które związane są z życiem politycznym i religijnym. Właśnie to stworzenie ogólnej teorii socjologicznej, można powiedzieć uniwersalnej teorii socjologicznej, to było podstawowe zadanie, które stawiał sobie Luhmann. Od początku uważał też, że socjologia jest rzeczywiście najważniejszą nauką, która pozwoli odpowiedzieć na najważniejsze pytania, które stoją przed człowiekiem i społeczeństwem. W tym sensie jego ambicje można wręcz porównać do ambicji Augusta Comte'a. Miał, powiedziałbym, comteowskie wyobrażenie o socjologii, jako o tej najważniejszej nauce, która ma najbardziej ogólny punkt widzenia na społeczeństwo.
w pewnym sensie jest też paradoksalna, ponieważ opisuje społeczeństwo w społeczeństwie. Socjologia i socjologowie są częścią społeczeństwa, ale próbują niejako wyjść poza to społeczeństwo, z zewnątrz na nie spojrzeć, co oczywiście jest niemożliwe. Ale nie tylko socjologia podejmuje się takiego paradoksalnego zadania. Czynią to również ruchy społeczne, media masowe. Do tego jeszcze powrócę. Teraz chciałbym tylko podkreślić rolę inspiracji Parsonsa w twórczości Lumana. W swojej karierze akademickiej od roku 1966 Luman okazał się autorem niezwykle płodnym. Niemal co roku wydawał nową książkę. Spośród wielu jego książek trudno wyróżnić jakąś jedną najistotniejszą czy najlepszą. Wszystkie bowiem były bardzo dobre. Wszystkie są godne polecenia. Choć niewątpliwie niektóre są obszerniejsze i niektóre dotyczą całej jego teorii, inne zaś poszczególnych systemów społecznych, ponieważ generalnie teoria Lumana nazywa się teorią systemów społecznych. Jest to teoria, która opisuje różne sfery życia społecznego jako systemy funkcjonalne. I stąd większość jego książek dotyczy poszczególnych konkretnych systemów. Bez wątpienia najważniejsza praca, ponieważ opisująca zarys całej jego teorii, to Systemy społeczne. Książka, która ukazała się także w języku polskim, którą miałem zresztą przyjemność tłumaczyć. Inna książka, która uchodzi za niezwykle ważną, w języku polskim nie jest jeszcze dostępna, to Die Gesellschaft der Gesellschaft. Książka potem Społeczeństwo społeczeństwa. Dotyczy ona tego, o czym już zacząłem mówić, a więc, że społeczeństwo samo reprezentuje sobie siebie, niejako odtwarza się w samym sobie w różnych postaciach. Tworzy sobie obraz samego siebie. Czy to w badaniach opinii publicznej, czy to w różnych dyskusjach publicznych, czy to w poszczególnych systemach funkcjonalnych. Polityka na przykład tworzy pewien obraz społeczeństwa, ale i nauka tworzy pewien obraz społeczeństwa, socjologia właśnie. Tymi zagadnieniami tych obrazów społeczeństwa w społeczeństwie, ale także tego, jak społeczeństwo radzi sobie ze swoim środowiskiem, a więc tym wszystkim, co społeczeństwem nie jest, a więc systemami psychicznymi, z przyrodą. Tym zajmuje się właśnie Luman w swojej ostatniej książce, napisanej tuż przed śmiercią w roku 1998. Inne ważne książki to m.in. Die Kunst der Gesellschaft, czyli sztuka społeczeństwa, Die Wissenschaft der Gesellschaft, czyli nauka społeczeństwa, Die Wirtschaft der Gesellschaft, książka, która tytułem nawiązuje trochę do słynnej pracy Maxa Webera, czyli gospodarka społeczeństwa, oraz Das Recht der Gesellschaft, czyli prawo społeczeństwa. Oprócz tego na uwagę zasługują takie trochę mniej obszerne książki, jak na przykład Liebe als Passion, Miłość jako pasja, o kodowaniu intymności, czy też książka o zaufaniu. Wczesna, bardzo ważna praca Lumana. Luman był jednym z pierwszych socjologów, którzy docenili znaczenie zaufania w życiu społecznym. Stworzył jedną z najwcześniejszych teorii zaufania, pokazując, że zaufanie właśnie jest jednym z owych mechanizmów redukcji niepewności w naszych wzajemnych relacjach i że bez zaufania społeczeństwo nie mogłoby funkcjonować. Te idee rozwijał później w latach 90. także znakomity polski socjolog Piotr Sztompka, tworząc własną teorię zaufania, w dużej mierze także odwołując się do Lumana. Dzisiejsze spotkanie nie może oczywiście przedstawić Państwu całokształtu twórczości Lumana, wszystkich jego aspektów. Chciałbym się skoncentrować na tym, co w tej teorii najważniejsze, a zarazem na tym, co najbardziej charakterystyczne i być może zaskakujące dla współczesnego czytelnika i co najbardziej istotne z punktu widzenia też naszego życia społecznego, nawet życia codziennego. Zacząć chciałbym od głównych pojęć, którymi Luman się posługuje. Wydaje mi się, że jego książki wydadzą się Państwu dużo mniej hermetyczne, dużo bardziej przystępne, jeśli poznają Państwo
kilka zasadniczych pojęć i kilka zasadniczych twierdzeń, które dotyczą tego przedmiotu, którym Luhmann się zajmuje, a więc społeczeństwa. Podstawowe pojęcie to oczywiście pojęcie systemu. Systemy definiowane są w mniejszej mierze przez to, czym są, a bardziej przez to, od czego się odróżniają. System to pojęcie, które zawsze występuje w odróżnieniu systemu od środowiska. Każdy system posiada swoje środowisko i odgranicza się od niego sam poprzez swoje operacje. W przypadku systemów społecznych są to oczywiście komunikacje. Aby to zobrazować, trzeba przyjrzeć się najprostszej sytuacji, kiedy dwoje ludzi styka się ze sobą i zaczyna się ze sobą komunikować. Luhmann pisze o czymś, co nazywa przymusem komunikacji. Bardzo trudno jest w przypadku styczności społecznej uniknąć komunikowania się ze sobą. Nawet jeśli ktoś nas zagaduje, a my na to odpowiadamy odwróceniem głowy, czy też odwróceniem wzroku, albo jakimś wręcz takim skrzywieniem się, a więc odrzucamy zaproszenie do komunikacji, to ta nasza reakcja też jest przecież komunikacją. I w ten sposób wchodzimy w określoną interakcję komunikacyjną z osobą, która próbuje z nami nawiązać rozmowę. Im gęstsze relacje społeczne, stosunki społeczne, im więcej styczności społecznych, tym bardziej komunikacja staje się nieunikniona, wręcz jest wymuszona. Musimy wchodzić w relacje komunikacyjne z innymi ludźmi. Komunikacja jest więc czymś, co w sposób, można powiedzieć, naturalny, spontaniczny towarzyszy naszemu życiu. I w dużej mierze nie my sami decydujemy o tym, jak ona przebiega, a także o tym, co komunikujemy. Oczywiście komunikujemy przeważnie to, co chcemy zakomunikować, ale Luhmann twierdzi, że oprócz tego, co chcemy zakomunikować, zawsze komunikujemy jeszcze przynajmniej jedną rzecz. Mianowicie to, że właśnie komunikujemy. Stąd paradoks, który często jest widoczny, gdy na przykład wyobrazimy sobie taką sytuację, że dziewczyna dzwoni do chłopaka, mówi: słuchaj, chciałem ci powiedzieć, że nie chcę z tobą rozmawiać. Oczywiście dzwoniąc i mówiąc to, pokazuje, że chce rozmawiać. Ta komunikacja jest więc paradoksalna. Treść tej komunikacji stoi w wyraźnej sprzeczności do tego, co jest współkomunikowane w sposób domyślny. Jednak w każdej komunikacji, oprócz tego, co komunikujemy, komunikujemy też o tej komunikacji. I to możemy komunikować bardzo wiele różnych rzeczy o tej komunikacji. Oprócz tego, że jest to komunikacja, komunikujemy także często, jakim kodem ta komunikacja się posługuje, z jakich rozróżnień korzysta. I to jest bardzo istotne w identyfikowaniu systemu społecznego, do którego ta komunikacja należy. O tym także za chwilkę powiem więcej. Istotne jednak jest na tym etapie przede wszystkim podkreślenie, że społeczeństwo to całokształt wszystkich komunikacji, które nawiązują do siebie wzajemnie, zazębiają się ze sobą, które przez to, że komunikują także, iż są komunikacjami, wymuszają reakcję. W ten sposób można powiedzieć, że ludzie nie decydują sami o komunikacjach, ale to komunikacje tworzące społeczeństwo w dużej mierze stanowią emergentny, autonomiczny system. Ale aby tę emergencję zrozumieć jeszcze lepiej, trzeba wyjaśnić, czym jest tak zwana podwójna przygodność, double contingency, czasem tłumaczona także jako podwójna kontyngencja. Problem podwójnej przygodności został sformułowany przez Talcota Parsonsa jako problem fundamentalny dla samego zaistnienia działania pomiędzy ludźmi, a wynikające z tego, że ego uzależnia swoje działanie od
tego, jak zachowa się alter. Alter natomiast uzależnia swoje od działania ego. W ten sposób, jeszcze przed podjęciem działania, ego i alter, a więc one owe wyabstrahowane podmioty, pozostają w relacji cyrkularnego niedookreślenia, niepewności, która nie może zostać przełamana bez pojawienia się jakiegoś elementu, który dostarczyłby motywu alter czy ego do określonego zachowania się wobec partnera. Parsons dosyć szybko rozwiązał ten problem, twierdząc, że w społeczeństwie istnieje system wartości, który dostarcza wzorców zachowań, skonkretyzowany w postaci norm społecznych, i że co do tego systemu wartości istnieje niejako uprzednie porozumienie, konsens co do wartości. Że ten konsens sprawia, że partnerzy interakcji mogą wysuwać oczekiwania, które spotykają się z pozytywną reakcją, ze zrozumieniem ze strony partnera. Luhmann natomiast jest bardzo ostrożny, jeśli chodzi o znajdowanie jakiegoś rozwiązania tego problemu w sposób pomijający fakt, że mimo istnienia na przykład porozumienia co do wartości, partnerzy mogą jednak nadal być niepewni wzajemnie swojego zachowania, co wynika w nowoczesnym społeczeństwie choćby z tego, że wartości utraciły swój autorytet, albo że bardzo trudno się co do nich porozumieć, albo też, że w dużej mierze służą raczej do walk ideologicznych niż do tego, aby w sposób skoordynowany podejmować działanie społeczne. Luhmann uważa więc, że bardzo trudno jest szukać w przeszłości jakiejś podstawy do przełamania paradoksu podwójnej przygodności. Że trzeba szukać tego rozwiązania w samej relacji pomiędzy ego i alter. Że to, w jaki sposób ten paradoks jest przełamywany, zależy od tego, jak przebiega sama interakcja. Otóż mówiłem już wcześniej o tym, że komunikacja jest czymś nieuniknionym i styczność społeczna komunikację wymusza. Ten fakt powoduje, że pomiędzy ego i alter niechybnie pojawią się określone zdarzenia, jeśli można tak powiedzieć, pewne impulsy, które dla partnera będą stanowiły podstawę do tego, aby w jakiś sposób zareagować. Każde zachowanie, każda komunikacja, czy też próba uniknięcia komunikacji będzie stanowiła podstawę dla partnera, aby w jakiś sposób określić swoje z kolei działanie. A więc można powiedzieć, że sama historia interakcji buduje podstawy do tego, żeby coraz lepiej określić oczekiwania innego, a tym samym także własne zachowanie i własne oczekiwania. A więc to w samej historii interakcji tworzy się podstawa do przełamania paradoksu podwójnej przygodności. Istotne jest coś jeszcze, o czym pisze Luhmann. Mianowicie ludzie pozostają wobec siebie zawsze nietransparentni. Jest to coś, co w teorii Luhmanna jest podkreślane dużo bardziej niż w innych teoriach socjologicznych. Nigdy nie wiemy, co myśli i co planuje inny. I ta niepewność zwiększa się wraz z rozwojem społecznym, z rosnącą złożonością społeczeństwa, z rosnącymi podziałami społecznymi, zwłaszcza wraz ze zróżnicowaniem funkcjonalnym. Mamy bowiem w społeczeństwie do czynienia z ludźmi, którzy wykonują inne zawody, inne role społeczne, mają często inne poglądy i często tego nie wiemy. Nie wiemy, czego możemy się spodziewać po innym. Więc paradoks podwójnej przygodności zyskuje niejako na istotności, na realności. I jego przełamanie wydaje się tym większym
problemem. Muszą istnieć pewne strategie, które pozwolą ów paradoks przełamać. Istotne jednak jest także to, że nigdy nie da się w żadnym społeczeństwie, w żadnej kulturze, w żadnych okolicznościach całkowicie wyłączyć faktu, że alter pozostaje dla ego nietransparentny i wzajemnie. Ta niepewność, którą potwierdza często nieprzewidywalne dla nas zachowanie innego, pewna przypadkowość zachowań innego, powoduje, że musimy w jakiś sposób tę naszą niepewność zredukować, aby móc podjąć działanie wobec innego. Ta redukcja naszej niepewności dokonuje się poprzez przyjęcie pewnych założeń na temat innego, które w mniejszej lub większej mierze potwierdzane są przez te wymuszone, jak już wspominałem, zachowania naszego partnera. Te założenia są w pewnym sensie dostarczane przez właśnie samo społeczeństwo, w którym żyjemy, przez kulturę społeczną. W szczególności takie pojęcia jak wolność, czy osoba, czy uczenie się oznaczają według Luhmanna, że zakładamy o innym, iż jego zachowanie nie jest do końca przewidywalne. Co to znaczy, że mówimy, iż druga osoba jest wolna? To znaczy, że nie do końca możemy przewidzieć, jak się zachowa. Nie jest zdeterminowane działanie tej osoby. Co to znaczy, że inna osoba jest w ogóle osobą? To znaczy, że w pewnym sensie sama określa siebie, sama określa swoje zachowanie, nie jest zdeterminowana zewnętrznie. Co to znaczy, że się uczy? To znaczy, że jest określona przez swoją wyłącznie dla siebie charakterystyczną historię wcześniejszych interakcji, zdarzeń. Jest zdolna do wyciągania wniosków z przeszłości, które te wnioski dla nas mogą być, właściwie zawsze są zupełnie niedostępne. Dochodzimy więc do momentu, w którym okazuje się, że ludzie są dla siebie wzajemnie nietransparentnymi, czarnymi skrzynkami, zamkniętymi systemami autoreferencyjnymi, które same siebie określają i same dla siebie na własne potrzeby redukują niepewność związaną z ewentualnym działaniem i z tym, jak co nastąpi w ich środowisku, czyli we wszystkim, co nie jest owym zamkniętym psychicznym systemem autoreferencyjnym. Spotkanie dwóch osób jest w gruncie rzeczy spotkaniem dwóch czarnych skrzynek, nieprzejrzystych dla siebie, dwóch psychicznych systemów autoreferencyjnych, które redukują niepewność związaną ze swoim zachowaniem, przyjmując pewne założenia na temat innego i próbując je potwierdzić lub im zaprzeczyć. W ten sposób historia interakcji, jak już wspominałem, pozwala na zredukowanie niepewności i powstaje także emergentny system społeczny, którym jest sama interakcja. Jest on emergentny, ponieważ osoby, które biorą udział w interakcji, selektywnie określają, co jest istotne w zachowaniu innego, czy w oczekiwaniach innego dla ich własnego zachowania. To, co jest przez nie wybrane niejako, jako podstawa działania, staje się elementem istotnym dla systemu interakcyjnego, ale niekoniecznie musi stanowić odzwierciedlenie tego, co dzieje się w którejś z czarnych skrzynek, które w tym systemie uczestniczą. Aby jeszcze lepiej przybliżyć Państwu ten mechanizm emergencji systemu społecznego, przeczytam fragment z systemów społecznych, który o tym mówi. Przy okazji, zaznajmiając Państwa z owym, jak już wspomniałem, hermetycznym językiem Niklasa Luhmanna. Podstawowa sytuacja podwójnej kontyngencji jest więc prosta. Mają ze sobą do czynienia dwie czarne skrzynki, bez względu na przypadek, który to sprawił. Każda określa swe własne zachowanie poprzez złożone operacje autoreferencyjne we własnych granicach. To, co może dostrzec, jest więc z konieczności redukcją. Każda zakłada to samo o drugiej. Toteż mimo wszelkich starań i nakładów czasowych, czarne skrzynki, które same są zawsze szybsze, pozostaną dla siebie wzajemnie nieprzejrzyste. Nawet jeśli dokonują one operacji ściśle mechanicznie, to muszą z tego względu zakładać o sobie wzajemnie, że są niezdeterminowane, ale determinowalne. Nawet jeśli same ślepo dokonują operacji, to postępują wobec siebie wzajemnie lepiej, gdy wzajemnie zakładają determinowalność w relacjach systemu i środowiska,
i pod tym kątem się obserwują. Próba kalkulacji, co zrobi inny, jest skazana na niepowodzenie. Czyniąc próbę wpłynięcia na innego ze strony jego środowiska, można mieć szczęście i można zbierać doświadczenia. Nieobliczalność rekompensowana jest przez koncesję wolności. Można by niemal powiedzieć, że jest przez nie wysublimowana. W pewnym sensie, gdy czarne skrzynki na siebie natrafiają, to wytwarzają mądrość, a na pewno transparencję wystarczającą do ich wzajemnych kontaktów. Poprzez zwyczajne założenia, supozycje, jakich dokonują, wytwarzają pewność rzeczywistości, ponieważ supozycje prowadzą do suponowania supozycji u alter ego. Asymilacja materiałów sensu do tego poziomu, porządku, zakłada, mówiliśmy już wyżej o konstytucji mutualistycznej, dwa obserwujące się wzajemnie systemy autoreferencyjne. Ich zdolność przetwarzania informacji może wystarczyć w odniesieniu do tych niewielu aspektów, jakie brane są pod uwagę w trakcie wzajemnych kontaktów ego i alter. Pozostają oddzielone, nie zlewają się, nie rozumieją się lepiej niż wcześniej. Koncentrują się na tym, co mogą zaobserwować w innym, postrzeganym jako system w środowisku, jako wejście i wyjście. Jeden i drugi uczą się autoreferencyjnie w ramach swojej własnej perspektywy obserwatora. Na to, co obserwują, mogą próbować wpłynąć poprzez własne działanie, by następnie uczyć się na podstawie informacji zwrotnej. W ten sposób powstać może emergentny porządek, uwarunkowany przez złożoność systemów, które go umożliwiają. Nie zależy on jednak od tego, że ta złożoność może być również kalkulowana i kontrolowana. Ten emergentny porządek nazywamy systemem społecznym. Jak więc widać, to co konstytuuje system społeczny nie zależy nigdy wyłącznie od jednej osoby, od jej decyzji, tylko jest uwarunkowane przez wzajemne redukcje, przez to, co dzieje się między osobami. Ten system społeczny, o którym tutaj pisze Luhmann, to właśnie system interakcyjny. Luhmann wyróżnia jednak także inne rodzaje systemów społecznych, o których później powiem, mianowicie systemy organizacyjne oraz funkcjonalne systemy społeczne. Takie systemy społeczne, które są najistotniejsze dla funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa, ponieważ jako całość pełnią pewne funkcje dla społeczeństwa jako całości. Takimi systemami są na przykład prawo, polityka, gospodarka, nauka, sztuka, system edukacji. Tych systemów jest więcej, można je mnożyć i powstają nowe. Powstają poprzez wyodrębnianie się od siebie. Jest to osobny temat, ale mówiąc o tych systemach funkcjonalnych, zawsze należy pamiętać, że podstawowym etapem rozwoju systemów są systemy interakcyjne. I te systemy interakcyjne są najliczniejsze w społeczeństwie. Ciągle powstają i ciągle się zapadają, czyli przestają istnieć, jeśli na przykład ludzie nie kontynuują interakcji, nie komunikują się ze sobą. Systemy interakcyjne istnieją tylko o tyle, o ile ludzie się ze sobą komunikują. Inne systemy zresztą także nie istniałyby, gdyby nie komunikacje, gdyby nie te zdarzenia, realne zdarzenia, które tworzą, skonstytuują system, każdy system. Systemy interakcyjne także mają swoje struktury, swoją historię, swoje układy immunologiczne, jak pisze Luhmann. Mają większe lub mniejsze szanse na przetrwanie, w mniejszym lub większym stopniu wypełniają pewne funkcje wobec samych uczestników tych systemów interakcyjnych. Niklasowi Luhmannowi nigdy te systemy nie umykają. Często czytając jego książki można odnieść wrażenie, że koncentruje się głównie na interakcjach międzyludzkich, że jego podejście wcale nie jest makrosocjologiczne, jak czasami niektórzy uważają. To nie jest tak, że systemy funkcjonalne odgrywają jakąś istotniejszą rolę. Trzeba pamiętać zawsze o interakcji jako także podstawie funkcjonowania prawa, polityki, gospodarki. Bez interakcji nie mogłyby one w ogóle istnieć. Skoro mówimy już o komunikacji, to warto dodać, że komunikacja jest tą podstawowym zdarzeniem, którym interesuje się socjologia. Socjologia w ujęciu Luhmanna. Komunikacja nie jest jednak czymś prostym. Składa się ona także z pewnych części. Składa się mianowicie z
informacji, a więc z różnicy, która czyni różnicę. Jeżeli dowiaduję się czegoś nowego, to jest to dla mnie informacja. Jeśli jednak to samo przeczytam w gazecie jeszcze raz, to już to nie jest informacja, ponieważ nie zmienia stanu systemu, w tym przypadku mojego systemu psychicznego. Informacja jest więc różnicą, jeszcze raz powtórzę, która czyni różnicę. Taka informacja musi być jednak przekazana, abyśmy mogli mówić o komunikacji. Co więcej, musi też być zrozumiana przez alter. Komunikacja jest więc zdarzeniem trójelementowym. I tylko jeżeli wszystkie te trzy elementy wystąpią, możemy o niej mówić. Oczywiście przekaz może być źle zrozumiany, w tym sensie, że może być zrozumiany inaczej niż był zamierzony przez komunikującego. Przekaz może przybierać różne formy. Luhmann analizuje obszernie różnego rodzaju komplikacje związane zarówno z informacją, jak też z przekazem i zrozumieniem. Przy okazji chciałbym wspomnieć o jeszcze innym fundamentalnym pojęciu, które w teorii Luhmanna występuje, a mianowicie o sensie. Systemy psychiczne i społeczne są ze sobą ściśle związane właśnie poprzez komunikację, ponieważ systemy psychiczne są zdolne do wytwarzania myśli, które następnie często są przekazywane, komunikowane jako informacje. A tym, co łączy systemy psychiczne i społeczne, powoduje, że możemy często rozważać je w ramach tych samych analiz, jest to, że są to systemy sensu. Sens jest więc bardzo ważnym pojęciem, które niejako łączy ze sobą systemy psychiczne i społeczne, tzn. psychologię i socjologię. Sens polega na tym, że odnosząc się do czegoś, mówimy to oczywiście o odnoszeniu się do czegoś przez systemy, zawsze stwarzamy więcej możliwości nawiązań niż jedną. Odniesienie się nasze podmiotu do jakiegoś przedmiotu zawsze implikuje możliwość odniesienia się do czegoś innego, co zostało odróżnione. Odniesienie się jest bowiem stworzeniem różnicy. Można się odnieść do wszystkiego tego, co nie zostało wskazane w odniesieniu. Albo do tego, co będzie w przyszłości, a co nie jest teraz, lub co było w przeszłości, a nie zostało wskazane teraz. Wreszcie odniesienie powoduje także niepewność co do tego, jak to odniesienie zostanie zrozumiane przez innego. Otwiera więc trzy wymiary. Wymiar rzeczowy, wymiar czasowy i wymiar społeczny. To są trzy wymiary sensu, które istnieją uniwersalnie. Dane są niejako w każdym odniesieniu do czegoś, które wytwarza różnice i powoduje, że możliwości nawiązań przekraczają samo pojedyncze odniesienie. Powodują, że powstaje rodzaj złożoności, która następnie musi być zredukowana. Sens w pewnym sensie także motywuje do nawiązań i posiada pewną wartość, która oznacza, że dane nawiązanie jest w ogóle możliwe. Tą tak zwaną Anschlusswert. Wartość dokonywania nawiązań, możliwość dokonywania nawiązań wiąże się ściśle z sensem. I sens wytwarzany jest przez dwa rodzaje systemów. Systemy psychiczne, w których myśli nawiązują do siebie, oraz systemy społeczne, w których komunikacje nawiązują do siebie. Jedne i drugie systemy operują przy pomocy sensu. Operacje tych systemów nie byłyby możliwe, gdyby nie sens. Sens powoduje, że można do wcześniejszej komunikacji nawiązać tak albo inaczej, że można wcześniejszą komunikację potraktować jako punkt wyjścia do podjęcia decyzji,
czy dalej komunikować, czy nie komunikować. Czy komunikować o tym, co zostało zakomunikowane, czy o tym, co zostało pominięte. A więc redukcja złożoności poprzez komunikację zarazem otwiera możliwość tworzenia nowej złożoności, przynajmniej w zalążku, przez kolejną komunikację nawiązującą. Ta cecha komunikacji powoduje też, że bardziej zrozumiały staje się ogólniejszy proces, polegający na tym, że systemy społeczne redukują złożoność rzeczywistości, z którą mamy do czynienia, środowiska systemu, mówiąc formalnie językiem Luhmanna, ale zarazem równocześnie budują własną wewnętrzną złożoność. Obraz, który system tworzy sobie wewnątrz siebie, obraz swojego środowiska, nie jest nigdy odzwierciedleniem tego środowiska. Nie jest nigdy relacją punkt w punkt, jak to pisze Luhmann, ze środowiskiem. Nie jest nigdy relacją punkt w punkt systemu ze środowiskiem. Lecz zawsze jest własnym obrazem tworzonym przez system. Stąd też na przykład obraz, jaki tworzy sobie prawo o swoim środowisku, a więc o społeczeństwie, o państwie, o gospodarce, o ochronie zdrowia, będzie zawsze wewnętrznym obrazem tworzonym przez komunikacje prawne. Będzie specyficzny dla systemu. Nie będzie przekładalny na podobny obraz, który o swoim środowisku tworzy sobie na przykład świat polityki, system polityki, czy który tworzy sobie system edukacji, czy system sztuki. Te wszystkie obrazy wewnętrzne tworzone przez system są od siebie odmienne, tworzone przez systemy są od siebie odmienne choćby przez to, że środowisko systemu na przykład nauki jest inne niż środowisko systemu prawa. Środowisko systemu nauki zawiera bowiem w sobie system prawa. Środowisko systemu prawa zawiera w sobie system nauki. A więc środowisko każdego systemu jest inne. To samo zresztą można powiedzieć o systemach psychicznych. Moje środowisko jako systemu psychicznego, mówię teraz o sobie jako o systemie psychicznym, ponieważ człowiek jako całość nie jest jednostką analizy. Moje środowisko jako systemu psychicznego będzie odmienne niż środowisko każdego z państwa, ponieważ do środowiska każdego z państwa będę należał także ja. W tym sensie środowisko każdego systemu psychicznego jest inne. Tak samo środowisko każdego systemu społecznego jest inne. Luhmann uwzględnia tę złożoność w swojej analizie i w związku z tym, że każdy system określa siebie autoreferencyjnie, a więc odnosząc się do środowiska zarazem określa siebie i wytwarza granice samego siebie, to każdy tworzy też, konstruuje, można powiedzieć, w duchu konstruktywizmu, pewien obraz wewnętrzny swojego środowiska, a także z siebie samego, odnosząc się do siebie. Ponieważ odnosząc się do środowiska, zarazem odnosi się do siebie. Kreśli ową granicę pomiędzy systemem a środowiskiem. Każde takie kreślenie granicy jest operacją systemu. Każda komunikacja jest operacją systemu. W tym sensie, że systemy, dokonując operacji, nawiązują do swoich własnych, wcześniejszych operacji, określając siebie, są systemami zamkniętymi operacyjnie. Zarazem jednak są przecież otwarte na swoje środowisko w sensie poznawczym, a więc przyjmują informacje ze swojego środowiska. Co prawda przyjmują je selektywnie, na swoich warunkach, ale przyjmują. Ciągle starają się do swojego środowiska adaptować. Dotyczy to zarówno systemów interakcyjnych, jak i funkcjonalnych systemów społeczeństwa, takich jak prawo, polityka czy gospodarka. Świat jest więc światem systemów, które nie przystają do siebie, a nieprzystawalność owa, choć nie jest to zbyt precyzyjne pojęcie, widoczna jest najbardziej na poziomie owych systemów funkcjonalnych, ponieważ systemy te odróżniają się od siebie poprzez kody, które stosują w używanych przez siebie czy charakterystycznych dla nich komunikacjach. Są to kody binarne, które są wzajemnie nieprzekładalne.
i które nie mają żadnej wyższej racji poza funkcją samego systemu. Tak więc system prawa będzie posługiwał się kodem prawności bezprawności. System gospodarki będzie posługiwał się kodem płatności bezpłatności. System nauki kodem prawdy fałszu i tak dalej, i tak dalej. Systemy te w swoich komunikacjach orientują się na specyficzny dla siebie kod. To nie znaczy, że w komunikacjach tych werbalnie możemy usłyszeć, że to jest prawem, a to jest bezprawiem, czy też, że to jest prawdą, a to jest fałszem. Ale badając sens tych komunikacji, możemy zauważyć zawsze, że jest on zorientowany ostatecznie na określony kod. Tak więc komunikacje naukowców, to wszystko, co zawarte jest w pracach naukowych, artykułach, książkach, gdzieś ostatecznie ukierunkowane jest na sprawdzenie, co jest prawdą, a co fałszem. To jest zasadniczy kod, ale też i sens nauki. W przypadku tekstów prawnych, ustaw, także różnych komentarzy, ostatecznie chodzi o to, co jest zgodne, a co niezgodne z prawem. To odróżnia prawo od nauki. Widać więc, że systemy są dla siebie wzajemnie także nieprzejrzyste ze względu na te różnice zasadniczej orientacji na swój własny kod. Ta nieprzejrzystość w pewnym sensie odnosi się do nich samych, mianowicie same także nie mogą komunikować o swoim kodzie za pomocą swojego kodu. Jest to tak zwana ślepa plamka systemów. Nie może nauka zapytać, czy rozróżnienie między prawdą i fałszem samo jest prawdziwe czy fałszywe. Nie może prawo zapytać, czy rozróżnienie między prawem a bezprawiem jest zgodne czy niezgodne z prawem. Ta ślepa plamka systemów jest charakterystyczna dla wszystkich systemów. Ostatecznie także można powiedzieć o całym społeczeństwie, a istnieje według Luhmanna tylko jedno społeczeństwo, społeczeństwo światowe, że nie można komunikować o społeczeństwie poza społeczeństwem. Także socjologia nie może komunikować o społeczeństwie poza nim, jest także jego częścią. Komunikacje socjologiczne muszą być jakoś zaakceptowane w świecie społecznym, czy przynajmniej tolerowane. Ten obraz rzeczywistości, który przedstawia Luhmann, jest oczywiście konstruktywistyczny, ale zarazem pokazuje, że rzeczywistość społeczeństwa nowoczesnego cechuje się pewnymi zależnościami funkcjonalnymi, nad którymi nie można przejść do porządku dziennego. To, co oferuje nam Luhmann, to jest pewien opis rzeczywistości, który pozwala dostrzec wiele takich jej cech, na które pozostają ślepe inne teorie. W szczególności odróżnić relacje przyczynowe od relacji operacyjnych. Zwrócić także uwagę na rolę czasu w społeczeństwie, na rolę redukcji złożoności i niepewności w funkcjonowaniu systemów. Na koniec dzisiejszego spotkania chciałbym powiedzieć o kilku implikacjach teorii Luhmanna, które wydają mi się szczególnie istotne. Pierwsza dotyczy samego statusu teorii socjologicznej. Luhmann uważa, że główną zaletą jego propozycji jest to, że pozostaje ona względnie neutralna i zdystansowana wobec różnych zbyt pochopnych, nienaukowych prób oceny, diagnozy sytuacji społecznej, które dokonywane są z jakiegoś punktu widzenia, na przykład z punktu widzenia określonego systemu czy określonego ugrupowania społecznego. Luhmann tymczasem pokazuje, że popularne diagnozy, które mówią o tym, że sytuacja społeczna się poprawia czy pogarsza, że coś zmierza w takim czy innym kierunku, często dokonywane są właśnie z punktu widzenia na przykład samego systemu nauki, do którego należy socjologia, czy z punktu widzenia na przykład prawa, czy z punktu widzenia gospodarki. A przecież wiemy, jak różne są te perspektywy. Prawnicy mogą mówić, że sytuacja się pogarsza, ponieważ na przykład prawo nie jest przestrzegane, ale jednocześnie politycy mogą mówić, że sytuacja się poprawia, ponieważ osiągają swoje cele. Albo przedsiębiorcy mogą mówić, że się poprawia, ponieważ
podatki są coraz niższe. Inni z kolei na przykład w systemie edukacji mogą twierdzić, że jest gorzej, ponieważ uczniowie zajmują się nie tym, co trzeba. A więc każdy system wytwarza swoją własną perspektywę, własny obraz rzeczywistości, który oczywiście jest jego własną konstrukcją. Potrzebna jest więc teoria socjologiczna, która będzie potrafiła niejako oddać sprawiedliwość każdej z tych perspektyw, każdej z możliwych perspektyw, powiedziałbym wręcz. I taką abstrakcyjną teorią jest właśnie teoria systemów. Luhmann uważa, że ów podział społeczeństwa na systemy funkcjonalne, które są wobec siebie równorzędne, znaczy żaden z nich nie jest hierarchicznie usytuowany ponad innymi, także system polityki, to ważne, powoduje, że społeczeństwo to stanowi w pewnym sensie wyzwanie dla nas, jako dla ludzi funkcjonujących w tym społeczeństwie, aby je właściwie zrozumieć i aby w nim adekwatnie działać. Tak na przykład przeżytkiem wydają się różne struktury hierarchiczne, które próbują narzucić jeden pogląd na świat, czy jeden system normatywny, który miałby w tym społeczeństwie obowiązywać. Coś takiego jest zdaniem Luhmanna niemożliwe. Stąd inna kontrowersyjna teza tego autora, że normy generalnie tracą na znaczeniu w społeczeństwie nowoczesnym, że często spotykają się z kontestacją, że nie znajdują zrozumienia, że są zbyt ogólne, aby można je było bezproblemowo zastosować w konkretnej sytuacji. To, co jest charakterystyczne dla społeczeństwa nowoczesnego, to, że słuszne poglądy często mogą mieć bardzo negatywne konsekwencje. Inna rzecz to, że społeczeństwo nowoczesne przede wszystkim musi sprostać ogromnym ryzykom, jakie wiążą się z rozwojem technologicznym i z tym, że rozwój technologiczny próbuje stworzyć coś, co Luhmann nazywa ścisłym sprzężeniem pomiędzy przyczynami i skutkami działań. Tymczasem te sprzężenia mogą się okazać nieadekwatne i zasadniczo tą ścisłością swoją różnią się od tych sprzężeń, które są charakterystyczne dla przyrody. Przyrody, która jest dużo bardziej elastyczna. Rozwój technologiczny niesie więc ze sobą ogromne ryzyka, które widoczne są na przykład w dziedzinie energetyki atomowej, czy także w innych dziedzinach związanych z ekologicznymi warunkami rozwoju ekonomicznego. To wszystko dla Luhmanna stanowi zasadniczą kwestię, którą socjologia może i powinna się zająć. Właśnie ta dystrybucja ryzyka i sposób obchodzenia się z ryzykiem. Luhmann za pomocą swojej teorii tłumaczy także rozczarowanie religii związane z tym, że ludzie w mniejszym stopniu niż kiedyś podporządkowują całe swoje życie Bogu czy określonej doktrynie religijnej. To nie wiąże się z tym, że ludzie nie mają w sobie takiej gotowości, czy że nie poszukują jakichś ostatecznych odpowiedzi na pytania metafizyczne, tylko raczej z tym, że istnieje wiele równorzędnych systemów, które tworzą sobie swoje obrazy rzeczywistości i motywują ludzi do działań, komunikacji, które odtwarzają te systemy. Każdy system dąży bowiem do tego, żeby oprócz tego, że spełnia swoją funkcję, dąży także do tego, żeby istnieć, dąży do samoodtwarzania. Motywuje więc ludzi do tego, by zajmowali się, jeśli tak można powiedzieć, odtwarzaniem danego systemu. To tworzy nowego rodzaju presje strukturalne, z którymi musimy sobie radzić. Wytwarza także poczucie pewnej pustki w ludziach. Pustki polegającej na tym, że nie wiemy właściwie, jaki sens ma społeczeństwo jako całość? Jak ma się ustosunkować do swojego środowiska, skoro nie ma jednego systemu, który ostatecznie by na to pytanie odpowiedział? To poczucie pustki czy pewnego deficytu kognitywnego próbują wypełnić najróżniejsze teorie krytyczne, filozofie życia, które jednak ostatecznie ponoszą porażkę. Porażkę ponoszą także projekty polityczne, które próbują uporządkować społeczeństwo na jedną modłę, na modłę jakiejś jednej ideologii. To wszystko się nie udaje, ponieważ wszystkie te projekty oparte są na nieadekwatnym opisie społeczeństwa nowoczesnego. Także te opisy, które wytwarza samo to społeczeństwo, jak na przykład opisy medialne, to wszystko, co
wytwarzają media masowe jako informacje o tym, co się w świecie dzieje, jest nieadekwatne. Bierzemy to za rzeczywistość, ponieważ uważamy, że oto otrzymujemy informacje. A w istocie jednak nie otrzymujemy informacji o świecie w znaczeniu prawdy o świecie, tylko otrzymujemy obraz świata, który wytwarzają mass media na własne potrzeby, jako ich wewnętrzny obraz. Obraz stworzony w ramach jednego z systemów. Taki obraz nie może być adekwatny i zawiera liczne skrzywienia, które znakomicie opisał Luhmann w swojej książce Rzeczywistość mass mediów. A więc nastawienie na informacje, na nowe treści, nastawienie na konflikt, na turbulencje, które zniekształca obraz rzeczywistości społecznej. Według Luhmanna jego własna teoria społeczeństwa pozwala zrozumieć lepiej procesy globalizacji, a więc tego, że zróżnicowanie funkcjonalne zachodzi w społeczeństwie światowym, że podziały, które istnieją na świecie, na państwa, na różne frakcje związane z określonymi ideologiami, wartościami, w gruncie rzeczy są wtórne i są przeżytkami przeszłości, że społeczeństwo rozwija się w zupełnie innym kierunku, w tym, który wyznaczony jest właśnie przez zróżnicowanie na systemy funkcjonalne. Myślę, że te wszystkie problemy, koncepcje, które stworzył Luhmann, nadal stanowią niezwykle istotną inspirację do myśli nad tym, w jakim społeczeństwie żyjemy i jak należy je adekwatnie opisywać, ponieważ w socjologii, jak być może w żadnej innej nauce, właściwy opis rzeczywistości jest niezwykle istotny dla tego, jak wyjaśniać konkretne zjawiska czy zdarzenia społeczne. Na tym zakończę dzisiejsze spotkanie. Zachęcam Państwa do dyskusji i bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.